Przede wszystkim festiwal będzie trwał pełne 3 dni. I to jest nowość, bo zwykle to był dzień otwarcia i 2 dni festiwalowe, tym razem 3 dni. Sobota, niedziela, dni rodzinne, poniedziałek przeznaczony dla szkół. Cała masa aktywności, 20 różnych scen i to jest festiwal wyjątkowy, dlatego że tak naprawdę inauguruje obchody Miasta Nauki Katowice 2024 i to jest bardzo ważne. Katowice stają się jednym z najważniejszych miejsc związanych z popularyzacją nauki w Europie. A stało się to możliwe dzięki połączeniu sił instytucji z tego regionu i publicznych uczelni, które stworzyły konsorcjum. I udało się zjednoczyć nas wokół jednego wspólnego celu i to jest piękne. Dzisiaj przedstawiamy magiczny dwutlenek węgla, czyli mamy eksperymenty z suchym lodem, a także mamy elementy chemii molekularnej. Można stworzyć sobie własnego chemicznego robaczka, można też poznać właściwości poliakrylanu sodu, czyli mamy trochę zwiększenie objętości, więc dla każdego coś ciekawego. Można ćwiczyć różne używanie różnych sprzętów chemicznych, takich jak pipeta, penseta, mamy pełen sprzęt, więc każdy na pewno coś znajdzie dla siebie, także ci najmłodsi. Nazywamy to tak roboczo zadyma, czyli tu jest wykorzystywanie dwutlenku węgla w postaci suchego lodu w połączeniu z gorącą wodą i efekt jest właśnie spektakularny. Przynieśliśmy m.in. nasz autorski samolot pionowego startu, czyli to jest taka maszyna, która startuje pionowo jak tradycyjny dron, po czym przechodzi w tranzycję i leci już jako samolot. Ideą takiego rozwiązania jest to, że może wystartować z dowolnego miejsca, po czym bardzo wydajnie lecieć już jako samolot i pokonać bardzo duży dystans. Pierwotnie był projektowany z myślą o udziale w takim konkursie, który miał symulować sytuacje ratownicze. Ten samolot miał służyć do transportu krwi. Aktualnie modyfikujemy go do innej sytuacji ratowniczej. Będzie rzucał takie małe drony, które będą lecieć do celu i oświecać drogę służbom ratowniczym, powiedzmy w warunkach na przykład mgły. Nasze stoisko to jest w laboratorium doktora Kostiana. Ukazuje tajniki anatomii. Można zobaczyć modele anatomiczne, można pograć w ciekawe gry. No i przede wszystkim dowiedzieć się, jak prawidłowo siadać przy komputerze. Jest to pozornie prosta czynność, tylko wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że przygotowanie stanowiska pracy dla ucznia, czy dla dziecka, czy dla dorosłego różni się. To są ogólnie zwierzaczki z naszych hodowli, które prowadzimy. Ogólnie ja mam akurat żaby jako hodowlę, ale no, trudno byłoby przenieść całe akwarium, one strasznie ciężkie. No a tutaj do każdego jest właściwie jakaś hodowla, tutaj nawet pierwsze klasy też prowadzą dużo hodowli. Patyczaki należą do owadów. No, te są akurat bardzo przyjazne i ruchliwe, ale no, to chyba zależy po prostu od zwierzęcia głównie. Ślimaki, no to zachowują się jak ślimaki, to są afrykańskie akurat, więc są dość duże. No i ogólnie mogę jeszcze powiedzieć, że u nas właśnie w Konopie też z hodowlami mamy zajęcia. Jeśli omawiamy tutaj właśnie mięczaki, no to często właśnie dostawaliśmy takiego ślimaka na całą lekcję i obserwowaliśmy jego zachowanie i omawialiśmy, więc to myślę, że bardzo na plus jest. Festiwal z roku na rok staje się coraz bardziej modny, coraz bardziej popularny. Rezerwacje na aktywności, na które trzeba się było zapisywać imiennie, właściwie poszły w ciągu kilku minut. I widzimy tłumy, które tutaj przechodzą przez te festiwalowe przestrzenie i to jest niesamowite. Tak, coraz więcej ludzi interesuje się nauką i to mnie cieszy, szczególnie w erze pseudonauki, kiedy łatwe, spiskowe teorie zdobywają tak dużą popularność.